pracy w podgorzowskim Janczewie. Prawdopodobnie kilku sprawców dokonało próby kradzieży bankomatu. Urządzenie zostało wyrwane z podłoża, zostało przetransportowane do pobliskiego lasu. Tam jednak sprawcy porzucili bankomat. Wiadomo również, że nie udało im się pokonać zabezpieczeń, zabrać z jego wnętrza pieniędzy. To nie jest wbrew pozorom takie proste. Okazuje się, że tak naprawdę bankomat to dobrze skonstruowany sejf. Z reguły te urządzenia montowane są w ścianach, a jeżeli są przytwierdzane do podłoża, to tak naprawdę same w sobie stanowią fortecze. I nawet wywiezienie ich w inne miejsce nie gwarantuje tego, że złodziej dostanie się do środka. W tej chwili gorzowscy policjanci ustalają wszystkie okoliczności tej sprawy. Kończymy pracę na miejscu. Będziemy robić wszystko, aby w najbliższym czasie dotrzeć do osoby bądź osób, które wpadły na tak niewiarygodny pomysł i starały się w ten właśnie sposób wzbogacić.